Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie słuchawek mobilnych dla graczy Rokat Siva. Jest to nowy model słuchawki, takie można kupić za 120 do 150 zł. Zobaczmy na początek, czego dowiemy się z samego opakowania. Na opakowaniu informacje, iż mamy głęboki bas, wyraźne treble, łatwe do noszenia, bardzo niska waga. To akurat w przypadku słuchawek dousznych, dokanałowych jest standard. Oraz mikrofon na kablu, rzecz oczywiście przydatna. W zestawie trzy rodzaje nakładek oraz pilot. I mamy też informacje w postaci takiej obrazkowej. Zobaczmy sobie co jeszcze ciekawego. Po boku, moi drodzy, mamy specyfikacje. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Czułość 96 dB, impedancja 32 ohmy. Średnica przetworników 10 mm, długość kabla 120 cm. I mamy także dane mikrofonu. Na dole też zawartość opakowania. Z tyłu mamy po raz kolejny powtórzone te same informacje, tak więc nie ma sensu tego przytaczać. Otwórzmy sobie opakowanie i zobaczmy te słuchawki. Ok, moi drodzy, wszystko zmieściło się tutaj. Już je odbezpieczamy. Zobaczcie, mamy wspomniane wymienne nakładki, te wkładki douszne w trzech rozmiarach oraz też takie domyślne zamontowane na samych słuchaweczkach. No i już możemy rzucić okiem. Jeszcze rozplączę ten kabelek, abyśmy sobie go zobaczyli w całości, ale jak widzicie jest płaski, nie plączący, tak więc nie powinno być z nim żadnych problemów. Jak widzicie jest dość gruby, są to faktycznie dwa kable połączone ze sobą. I zakończone to mamy czteropinowym mini jackiem 3,5 mm. Już szukamy na kablu tego pilocika, o właśnie jest. Oto on. Mamy tutaj przycisk, który pracuje w miarę lekko, więc myślę, że też będzie się go używało nieźle. No i tutaj mikrofonik. W sumie wygląda to na bardzo prosto zrobione, ale pewnie też dzięki temu będzie funkcjonalne. I same słuchaweczki, zobaczcie, tak to wygląda. 10 mm przetworniki powinny dać już całkiem dobry dźwięk, tym bardziej, że są to dokanałówki, więc dźwięk będzie bardzo blisko naszych bębenków. Co do samych materiałów, takie pierwsze wrażenia, wydaje mi się, że wykonane jest to solidnie, ten plastik jest mocny, gruby. Nie powinno się to w żaden sposób uszkodzić. No cóż, przyjdzie mi teraz przetestować te słuchawki w wersji mobilnej, czyli muzyka ze smartfona, oczywiście też jakieś gry smartfonowe, ale nie tylko. Bardzo chętnie podłączę je pod komputer i sprawdzę też tam. Tak więc za jakiś czas odezwę się do Was z pełną recenzją tych słuchawek dokanałowych, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!